Dzień dobry tutaj, drogalki, za to jest City Skylines. Ostatnio robiłem tutaj parki, te w ogóle przedmieścia, więc troszeczkę przyspieszyłem temat, zrobiłem trochę więcej dróg. W ten sposób tak wygląda tutaj zejście się do tej drogi głównej. Jeszcze do końca nie wiem, jak to połączę w tym miejscu. Są tutaj też korki, więc teraz robimy jeszcze drogę taką tu boczkiem, żeby mieli jakąś alternatywę wyjazdu. No i tu zrobimy tak. Tu zrobimy ewentualnie jakieś prawoskręty jeszcze, chociaż... Może tak też się poradzą, ewentualnie później się tam coś jeszcze doklei. Na razie nie wiem. No i z tej drogi tutaj też można jeszcze pojechać dalej. Stąd, w tamtą stronę. Tak, o i tutaj wjechać sobie do tego, o tu. Tylko może jakoś tak trochę fikuśniej. I tutaj sobie podjedziemy tak. A tutaj sobie podjedziemy tak. Cyk. Może jakoś tak. Tekstury, kurde, znowu się rozjeżdżają. A tutaj tak. To też jakoś tak, fikuśniej troszeczkę. Coś w tym stylu. Coś tu, ojej, a tu jest zaś, kurde, poziom nie ten, co trzeba. Jakby to wszystko było na płaskim, by było dużo łatwiej. Ale niestety nie zawsze tak jest. I trzeba sobie radzić z przeciwnościami losu. Czasem dary losu, czasem przeciwności losu, jak... Dobra, światła teraz tak, wek stąd ze światłami, idź mi stąd. Skręty, jak tam strzałki zrobić? Tutaj raczej w lewo nie chcemy skręcać. Tutaj w prawo nie chcemy skręcać. Tutaj ta droga jest w złą stronę skierowana. Cyk. No. Blin. O. No i by było chyba, jakoś tak by było. Jak będą jakieś problemy, ewentualnie jeszcze tu można, momencik, można by tak zrobić. Przede wszystkim tutaj. Tutaj też. No, także zjazd jest, widzę, że już ktoś nim nawet jeździ, to całkiem sporo osób. Także bardzo fajnie. Bardzo fajnie. Tutaj byśmy mogli zrobić taką drogę. To w ogóle całkiem uroczy temat, bo tu jest taka różyczka jedna. Ja nie wiem, czy ja ją kiedyś postawiłem gdzieś zupełnie przez przypadek, ale tu nic za bardzo nie robiłem z takimi różami. Więc nie wiem, co ona tu robi. Czy ona była tu postawiona już wcześniej przez twórcę mapy, czy kurde, nie wiem. Chyba, że ją sam tu przypadkowo postawiłem, ale nie przypominam sobie, żebym w środku lasu stawiał pojedynczy krzak róży. Nic, ale takie to było. Jeszcze ta muzyczka taka, kurczę, smutna. I to był dla mnie znak, że należy właśnie w tym miejscu już tam dalej nie iść, także już tutaj zakończyć ten temat. Zrobimy sobie tutaj też, co prawda, troszeczkę takiej szerszej drogi na końcu, taką aleję. Niech będzie, czemu nie? Stać nas, miasto stać na szerokie drogi, to niech będą szerokie drogi. Oczywiście światła powyłączamy, bo mimo tego, że nas stać, to jednak światła są czasem bardzo bzdurnym pomysłem w różnych miejscach. Także ten, tam nie będzie, tam będzie taka długa, znaczy szeroka ulica tylko. Ale bez tego. No. Tylko teraz tak, jak połączyć to z tym tutaj? Kurde, to tego ja nie wiem, nie mam pojęcia, jak to ładnie zrobić. Tu jeszcze też by były dalej chyba. No tak, tu jeszcze będą dalej chyba. Znaczy, że no bez chyba, nie? Oj, dalej. Tutaj też dalej. Tutaj tak. Tutaj tak. Tam troszeczkę inaczej trzeba będzie zaraz wjechać. Ewentualnie... Tam może też jakoś tak... No nie, tutaj aż tak blisko nie trzeba. Tam jakoś tak by mogła być ostatnia z tych dróg. Jakoś tak. I na przykład jakoś tak. Proszę bardzo. I tutaj będzie trochę pustego miejsca, ale to nie szkodzi. No i teraz co ja mam zrobić z tymi końcówkami tutaj, moment, bo tu jeszcze jest, jeszcze motyw jeden, żeby tutaj to też poszło sobie tam w tamtą stronę, cyk. I tutaj, tak, tam niech będzie już tak pod kątem, tutaj też tak jak było. A tutaj to sobie może darujemy i tu będzie jakiś większy plac na coś, jeszcze nie wiem do końca co, ale na coś w każdym razie. No i teraz, co ja mam z tym zrobić ustrojstwem? Może po prostu zrobić coś takiego. Tutaj też kawałek jeszcze w tę stronę. Cyk. I tutaj tak. No nie wiem. I tu jeszcze gdzieś w środku by można było coś takiego też zrobić. Jakieś takie jedno połączenie chociażby.
Na przykład tak i tak. Tylko może bez drzewek, bo drzewka są już takie trochę za bardzo ekstra. Albo może, z takiej drogi. O, aż rozkminę już się miał. Ale panie, przed chwilą proszę mi nie zmieniać drogi, jak ja po niej jadę, no, jakieś blokady postawić czy coś. Dobra, no pojedyncze samochody będą, mam nadzieję, tam radziły z tym światem. Znaczy z tym światem? Nie, nieważne. I tutaj jeszcze może też z takiego czegoś. Zrobimy sobie tak i zrobimy sobie tak. Będzie tu dramat zawrócić, w tamtą stronę pojechać, ale dobra. Ewentualnie jakbym zrobił drogę taką wąską, jednokierunkową, jeszcze z takim wyjazdem w tamtą stronę. Że w prawo tylko. Tak se... Dobra, nie trzeba, dadzą se radę. Najwyżej po prostu wyłączyć tu prawoskręt w tym miejscu i tyle. Że tu nie zakaz skrętu w prawo, a tutaj zakaz... Nie, tutaj zakaz skrętu w prawo. Tu w lewo właściwie też nie będzie zakaz skrętu w lewo. Poradzicie sobie, tu macie ewentualnie jeszcze, albo tędy. No jak tutaj też bez skrętu, tutaj bez skrętu w lewo, nie, bez w prawo. Nie, czekaj, co? Tylko w lewo. Do dupy troszeczkę. Dobra, wiecie co, jeździcie jak wam się podoba, bo ja tutaj próbuję poprawić sytuację, a to pewnie będzie pogorszona sytuacja, więc proszę bardzo, tak jak było, tak możecie jeździć, mi to tam nie ten, a tu nawet na wprost też, zresztą to chyba na różne, no, na jedno wyjdzie. Oszołom! Oszołom, dokładnie, to jest piękne podsumowanie moich działań tutaj. Dobrze. Tutaj w każdym razie teraz możemy wyznaczyć dosyć sporą strefę mieszkalną. Taką gdzieś aż dotąd i to nie przesadzam, bo tutaj wszędzie chyba mogą być domki. Może oprócz tego miejsca tutaj i tego tutaj. No aha, i tego tutaj też. To też jest trochę bzdura. Bez tego tu, bez tego tu, bez tego tu. Jeszcze są gdzieś takie płaskie miejsca? Nie, tylko tam w środku było, dobra. A tu bym jeszcze chętnie zasadził więcej drzew. Więcej drzew. Gdzie są drzew? Tu są drzew, tu są drzew i to są... Na przykład te standardowe, bez multitrunk, tylko te takie standardowe. Teraz się wycwanie, bo sobie zrobię tak. Tylko drzewa. Nie wiem co to jest tutaj, ale... No dobra, niech też będzie. Proszę bardzo, tutaj tak. Na tej stronie. Cyk. Cyk. Cyk, 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 cyk. Bardzo piękna aleja z drzew. Tu się co prawda jedno drzewo nie chciało zrobić. Dlaczego? Teraz już jest. Gdzieś jeszcze zabrakło drzewa? Gdzieś jakieś wycięli pojedyncze? Nie. Wszędzie już są. Ewentualnie tu jeszcze na końcach. Po jednym takim. Raz, dwa, trzy. Tutaj jeszcze raz, dwa, trzy. Proszę bardzo. I bardzo, bardzo ładny. Bardzo ładny, ale ja taka, proszę bardzo, tam będą później domki, więc będzie, myślę, że fajnie, dobra. No to tu mamy. Mamy wszystko, tu jeszcze ewentualnie. Tu może nie aż tak blisko tego, tylko tutaj dotąd. Tutaj też nie tak blisko tego. Trochę przesada już. Tutaj też może bez tego jeszcze, o, coś takiego. I na tych dojazdowych tak samo jak tutaj też nie będzie tego. Dobra, coś tu jeszcze im potrzeba do szczęścia. Klinikę może jeszcze jedną gdzieś tutaj wstawić. Taką małą osiedlową klinikę, kek, tutaj. Straż pożarną też by można było. Tutaj ci będą mieli zasięg taki całkiem spoko. Sklep z policjantami tu jest duży, tu jest supermarket z policjantami, więc wystarczy tutaj zasięg na całość. Jeszcze jakieś szkoły. Jeszcze jakieś szkoły, może tak, Akademię Sztuk Pięknych, no tu zrobimy jedno i jakieś dwie podstawówki, tutaj jeszcze jedną, pyk, i jakąś jedną, powiedzmy, innego troszeczkę stylu, zrobimy jeszcze tutaj, o, proszę bardzo. No i supi. Tu jakieś jeszcze autobusy by się przydały, albo co, tu chciałem tramwaje zrobić, ale no, nie bardzo wiem gdzie i jak. Chociaż... Czy ja tu mam coś? Jakiś tramwaj, jakąś stacyjkę? Tutaj mam stacyjki, nie? Także tu by była gdzieś pętla tramwajowa.
Tramwaje by sobie jechały gdzieś tędy. Tu miejsce jeszcze jest. Jeszcze jest miejsce. Przejeżdżałoby sobie jakoś na tamtą stronę. Tam by była stacja gdzieś pod tą kolejową. To brzmi jak plan. Czemu tu jest jeszcze pusto? Tutaj też poproszę o domy. Czemu nie? Tutaj też poproszę o domy. Natomiast tutaj o jakiś handel. Tu handlu będzie tylko trochę, bo tutaj po tej stronie też będą już domy, po tej stronie tego parku. Drogi jednokierunkowe są w dobre strony, wszystkie poukładane, to bardzo dobrze, bardzo mnie to cieszy. No i co, tutaj droga stamtąd tam. No i tu już zaraz trzeba będzie gdzieś kończyć ten temat, bo tu się już jakaś górka zaczyna, więc nawet i w tym miejscu można by zakończyć ten temat osiedlowy tutaj. Tylko może jeszcze jakoś tak. 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 Może dla odmiany w tę stronę. Tu też może być zwykła droga. Coś wylewelowało. Chyba łąki wyścigi. Łąki wyścigi? Serio tak to się nazywa? Ejny. Port południowy. A to jest Kekowice południowe. A to jest Kekowice południowe południowe. Nie wiem jak to nazwać. Łąki wyścigi. Nie podoba mi się łąki wyścigi, ale na razie nie mam lepszego pomysłu. To tam jeszcze taka droga. No i tu już jedziemy sobie. Troszeczkę widzę pod górkę. To można by też jakoś tak wjechać, ale dobra, dadzą sobie radę. I tu jeszcze na przykład tak. Tu już by był koniec tego dobrego, bo tu już mi się mapa kończy. Owszem, mogę sobie kupić tamten cały rejon, wszystko mogę kupić, tamte kwadraty też wszystkie, ale po co mnie? Po co mnie to, na co mnie to? Aż tyle terenu nie potrzebuję, na razie przynajmniej. Tu jeszcze jakaś woda zapewne, a nie, nawet jest. Wow, idealnie akurat jest woda tam, gdzie teraz będą jeszcze budynki. Idealnie. Tutaj proszę, o handel jeszcze. Tutaj więcej handlu z tej strony. I tutaj może też jeszcze więcej handlu, żeby jednak trochę go tu było. A cała reszta to będą domy tam, żeby mieli ciszę i spokój i żadnego handlowania głośnego. Nie wiem, co z tymi torami kolejowymi zrobić, czy je tutaj zakończyć już, że na amen, taki koniec, koniec, czy jeszcze gdzieś dalej ciągnąć, ale chyba to zakończy. Wydaje mi się, że już bez sensu by było tor dalej ciągnąć, także on by się mógł nawet kończyć właściwie na tych torach, na tej stacji kolejowej tutaj. Bo dalej tam nie ma nic, ani torów, ani... Chociaż... Na wszelki wypadek, jakbym kiedyś jednak kupił tamten teren, już mi się w ogóle linia kolejowa teraz rozkekła znowu oczywiście, to sobie tam objadę. Jakoś też tak bokiem może, o. Gdzieś tam powiedzmy wycelujemy sobie co w tamte rejony. No także tor sobie będzie gdzieś tam i szedł w cholerę, a tu jeszcze teraz drogi by trzeba było jakoś połączyć ładnie. Na końcu. Także ten, tutaj można by zrobić właściwie taką mini jakąś, kurde, obwodnicę czy coś. No, może tak, ja to też przeciągnę tak samo jak ten tor może idzie. Tamtą stronę, żeby ewentualnie coś było. Tylko, że widzę, że troszeczkę... Jest tak, dobrze, nie, no to da radę, dobra, tam niech się ta droga ewentualnie idzie kiedyś później. A tu, no takie po prostu połączenie, co ja będę kombinować tutaj teraz. Oj. To tu można by tą drogą dalej dojechać po prostu, taką o. Trochę tu widzę wody jest dość nisko jest woda, znaczy wysoko w sumie woda. Tu jeszcze tak. No trochę zeszło. Trochę chyba w dół tu schodzi, nie? Nie, nie jest aż tak. Dobra, dadzą sobie jakoś tam, statek znikł, dadzą sobie jakoś radę. Tu jeszcze światła się wyłączy. No i jest. Proszę bardzo. Tam dobrze, że tamtędy jest też ruch, żeby mi tutaj wszystkiego nie zapchali zaraz. Tylko jeszcze jakieś właśnie te tramwaje tutaj trzeba by zrobić. Tutaj jeszcze tak, domy. Tu wszędzie domki. Tutaj może być jeszcze trochę jakiegoś handelku ewentualnie.
Gdzieś tak do tego skrzyżowania, bo dalej to już nie wiem, co ja tam chcę zrobić. Tutaj domki. I tutaj domki. I tutaj domki, a tutaj handelki jeszcze jakieś małe. No i teraz co z tymi tramwajami, kurczę? Co z tymi tramwajami? Tu przez środek by było fajnie po prostu przeciągnąć tramwaj. Tam górą na przykład. Jakbym tu po tej stronie jeszcze też chciał coś zrobić. Dobra, koniec myślenia, czas na akcję. Gdzie zrobić pętlę tramwajową? I jak zrobić, żeby ona wyszła równo? Zrobię na oko i potem zobaczymy, jak bardzo źle to wyjdzie. Tramwaj, jest tramwaj. Tu jest tor tramwajowy. Ja go puszczę może tak jakoś trochę bardziej tyłem. Tutaj będzie... A, tory tramwajowe nie mogą krzyżować się z torami kolejowymi. A przejazd może być? Taki? Nie! Ojej! Ale babul. To co, tunel, kurde? Gdzie ja tu tunel? Przy morzu zaraz jakiś... Nie chcę tunelu w tym miejscu. Kurczę, chyba będzie trzeba zrobić. A tu w ogóle nie ma wody ani prądu. Ojej, przepraszam. Przepraszam państwa najmocniej. Już zaraz będzie. Proszę bardzo. Klik. Klik. No, gorzej z prądem, ale no to jak się tu pobudujecie, to będzie lepiej z prądem. Właśnie fajne są te małe domki, takie pierwszopoziomowe. Bo one, kurde, musiałbym każdego jako zabytek zaznaczyć, to nie ma sensu. Bo one są takie bardziej mi pasują do tego, no. Tu już poszły, jakiś czwarty poziom, to one już jak kosmos wyglądają wszystkie. Najlepiej by było je wszystkie mieć na pierwszych poziomach, kurczę, no. Ból tyłka mam o to, że się nie da całej dzielnicy zaznaczyć po prostu jako dzielnica zabytkowa i nara. Nie, żeby były tylko domki pierwszopoziomowe, no. Mogę zrobić sobie właściwie... Czekajcie, bo ja sobie mogę zrobić... Nie tak. Ja sobie mogę zrobić w... Tcheme Managerze... Chwileczkę. Tcheme Manager. Zrobimy sobie nowe. Domki... Nie. Przedmieście... pierwszego levelu na przykład. O, zrobimy sobie takie. I tutaj teraz tak. Pokażcie mi... Pierwszolevelowe budynki, jeden nie, wszystkie. Pierwszolevelowe mieszkalne. Po prostu tylko pierwszolevelowe. Include all. Przedmieście pierwszy level. Hej! Mogę tu zrobić też plop. Mogę go gdzieś wstawić, plop. Mogę go gdzieś wstawić też pojedynczego, ale dobra, na razie nie o to chodzi. Dobra, przedmieście pierwszy level i teraz tak, jakbyśmy tutaj zrobili sobie tak, żeby to tu zaznaczyć, pewnie mi ktoś, nie, to nie, nie chcę tu parku, idź, wek, ja chcę tu dzielnicę zwykłą, tutaj, wszędzie zwykła dzielnica, no to ma być za dupie takie, kurde po prostu, kurde za dupie. To co jest? Port Południe, to jest po prostu dzielnica, żeby była nazwa jakoś, dobra. I tutaj tak, Tchemes, Enable i nie to, tylko przedmieście pierwszego levelu. Kurde, balans. I teraz będą tylko domki pierwszego levelu. Te się zaraz powinny stąd rozkeknąć. Gdzie to było? Które to były? Te. Te się powinny zaraz stąd rozkeknąć, tam prędzej czy później oczywiście i będzie. No. Możliwe, że to zadziała. Trzeba będzie później sprawdzić. Może akurat nie zadziała, no nie wiem. Mam nadzieję, że tak, okej. Okay. Czy coś tu jeszcze chcę teraz zrobić? Ten tramwaj, kurczę, ile tam mamy? 20 minut. Czy w 10 minut zdążę zrobić tramwaj? Nie mam pojęcia. Wiem, że niestety trzeba będzie zrobić najpierw... tunel, kurde. No tak, idziemy z podziemi, wychodzimy na ziemię. Bez linii pomocniczych akurat w tym przypadku, poproszę. No... Jeszcze, o, cyk. Teraz tak, tutaj. Oj, blin. Źle, bo do budynki. To nie ma być droga z tym, tylko to ma być sama. Same tory mają być tutaj, o. To jest węższe i w ogóle o to chodzi. Dobra. Przepraszam za ten mały problem. Proszę się nie burzyć zbytnio. Segment snap, czemu ja segment snap miałem wyłączony?
Łop, blin. Tylko blin i blin dzisiaj, kurczę. Tu dawaj, tak, no, tak. Tam, tak. Bardzo dobrze. Tylko tu trochę niżej. Pojedynczy. Cyk. Raz, że nie chcę tutaj widzieć świateł. Dwa, że tutaj trzeba zrobić teraz to i to. Dobra, i będzie jakoś to szło. Teraz tak, idziemy dalej. Tutaj właśnie nie wiem, bo jednocześnie bym chętnie wjechał tutaj i jednocześnie chętnie tam pojechał, ale zrobimy dwa w jednym, tylko że tu znowu muszę na drugą stronę toru przejechać. Nie, to bez sensu. Znowu tu jakiś tunel bym musiał wepchnąć. Będę se piechty łazić, trudno. Widzę, tu już i tak dużo ludzi chodzi, piechty chyba na dworzec kolejowy właśnie. Okej, tutaj teraz tak, tym torem tramwajowym wjeżdżamy sobie w to. Cyk. Tutaj teraz sobie jedziemy taką drogą. Cyk, cyk, cyk. Oj, tu jest taki ten tor trochę krzywawy wyszedł, ale dobra. Tylko tu też proszę bez świateł, bo no tramwaj ma wiadomo pierwszeństwo. No niektórzy w sumie nie wiedzą, ale to się dowiedzą. Raz, drugi ich dupnie, to będą pamiętali później ludzie. Dobrze, tutaj tak, pojedziemy sobie potem na górę, chyba że tu zrobić... Tam też będzie jakaś pętelka. Zaraz będzie. Tutaj tak, to i to. Też niech tu będzie tor tramwajowy. On sobie stąd będzie teraz wyjeżdżał gdzieś w tamtą stronę. Tak może być? No myślę, że może być. Zaraz go tam powyginamy jak trzeba, tylko jeszcze tutaj będzie. Cyk. A tutaj droga jednokierunkowa z torem tramwajowym. Niestety nie ma drogi jednokierunkowej z torem tramwajowym, która jeszcze ma drzewka, tak jak tutaj. Czy drzewka, czy tam pas zieleni. No ale jest jednokierunkowa w każdym razie. Tutaj ten tramwaj będzie tak objeżdżał, tam będzie jeszcze jakiś przystaneczek ewentualnie. A tu w środku będzie sobie coś takiego po prostu. Tu jest dosyć ciasne to. Oj, wyłączyło się. Dobra, zaraz zrobimy co trzeba, tylko jeszcze to przemyślę. Trzeba by na pewno to zrobić tak, czy na przykład tu zrobić tak, żeby tutaj te boczne były z torem tramwajowym, a tutaj taki byłby. Oj. Nie, to jest beznadzieja. Weź mi to stąd. Te tory są tak powyginane tutaj. To jest jakieś nieporozumienie tutaj, co tu się wydarzyło. Także nie. To tutaj będzie zwykłą drogą jednokierunkową. A ten tor tramwajowy jakoś tam w środku. Trudno. Kratki mi się popierdzieliły jak zwykle. Idź stąd. Tutaj ty możesz zostać, a tutaj ty możesz być, albo nie. Tutaj też zrobimy jakiś handelek mini. Dużo ludzi tam idzie. A, bo oni nie mają za bardzo tędy żadnego przejścia jeszcze. To trzeba coś zrobić tutaj. Tu mamy akurat miejsce. To wam trochę ułatwi życie, przyjaciele. To tutaj też prawdopodobnie. A to tutaj też prawdopodobnie. No. Także niech chodzą. Tu jeszcze też by można było coś zrobić w tę stronę. W ogóle tych ścieżek później pełno dodać. Tutaj też właściwie można by było. Cyk. Jedno się tam usunęło, ale to nic nie szkodzi. Dobra, co do tych torów, to tutaj jeszcze... Aha, wow. Tu był, proszę państwa. Tu było coś takiego. Kratki tu jakieś dziwne się porobiły znowu. Dobra, teraz tutaj to. No i co do tych torów tramwajowych tutaj, no to na pewno sobie idzie tak. A to spróbujemy zrobić tak. Może na pauzie lepiej. Nie. Chodzą złe rzeczy. No nic, no niech będzie tak jak tutaj. O, proszę bardzo, w ten sposób. Troszeczkę ostre zakręty w środku, ale trudno się mówi. I teraz tu są chyba światła. Czy ja dobrze widzę, że tu się światła porobiły? Idźcie mi z tym. I tu oczywiście trzeba to pozaznaczać. Właściwie tylko na wjeździe tam z tego, także tutaj nie trzeba i tutaj też nie trzeba, byleby tu były. O, i teraz powinno działać rondo dobrze. No i jedziemy dalej z tym torem tramwajowym.
Może by go dać. Tutaj jest, kurde, pełno opuszczonych budynków, no bo wy prądu nie macie, łachudry, no. Proszę mieć prąd. Proszę, o, macie już prąd. Proszę nie narzekać i się ogarnąć, no. I zaprosić sąsiadów z powrotem, którzy się wybudowali, którzy zostali i się wyprowadzili później. Trzeba będzie potem się przyjrzeć. Widzę, że wszystkie domy i tak levelują do góry. Także coś mi chyba nie wyszło z tym... z tymi pierwszopoziomowymi domami. Tu większość jest już kuźwa zupgrade'owana. Ci też już mają pełne poziomy wszyscy. Co ja tu zrobiłem źle? Tchemes. Przedmieście pierwszy level. No i co? Tcheme Manager. No L1 tutaj są tylko i wyłącznie. Tylko i wyłącznie L1. No i co? Show included. No tylko L1 są. No nie wiem, może tamte co są, to już były po prostu wcześniej, przed... Zanim ustawiłem te rzeczy, jeszcze się nie zburzyły. Nie wiem, nie mam pojęcia. Dobra, tutaj linia tramwajowa. Idzie se tak. Idzie se tak. Tu musimy jakoś się zawinąć troszeczkę inaczej. Właściwie mogłoby być nawet miejsce na pętlę jakąś małą. Także tu może zrobimy sobie tak. Może bez linii pomocniczej na chwilkę. Kurde, bez segment snapu, poproszę. O, teraz lepiej. Tak. 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 I tak. Żeby tutaj tramwaj wykręcił, to będzie cud po prostu. Nie. Nie będzie żadnej pętli. Nie potrzeba. One sobie to będą w kółko jeździły. Dwie linie, jedna w jedną stronę, druga w drugą stronę. Taki dosyć odporny układ tramwajowy, no ale będzie w każdym razie. Tu można by zrobić przez środek w sumie. I żeby sobie nie okomplikować bardziej życia. Pewnie znowu mi się tu światła porobiły wszędzie. Nawet nie. Wow, tu są światła. Tu niech właśnie, w sumie mogłyby być na końcu światła. Jedne światła niech będą na cały tutaj ten świat. Tu coś jest nie tak. O, już jest tak. Dobra, tutaj dalej ci nie mają prądu. No proszę się tutaj ktoś wybudować, to zaraz tam też będziecie mieli. Wszyscy będą mieli prąd. Prąd dla każdego. Taki program wyborczy. Prąd dla każdego. Prąd plus. To jakoś tak. I to jakoś znowu w tunel by trzeba było wjechać. No coś to się tam będzie krzyżować na dole w tunelu. Trudno. Czemu nie? Cyk. Do dziury. I teraz tak, w dziurze to tak. To idzie sobie tak. To idzie sobie tak. Dołem. Dołem poproszę jeszcze. Dalej dołem. Moment, może ja najpierw tu wyjadę do góry. Tutaj gdzieś zaraz za krematorium. Gdzieś śmiesznie. Dobra. Tu. O, tak. Tam będzie zobrazę też kolejny ostry zakręt, ale już taki mam jeden i ten nawet na powierzchni, na środku ronda, więc to, że tu będzie jeden ukryty, to mi to różnicy dużej nie zrobi. No i tu gdzieś w tym miejscu pętelkę tramwajową. Tutaj sobie wyjedziemy tak. A i to jeszcze, kurde, musi mieć zajezdnik gdzieś. Aaaa! No chyba właśnie tutaj musiałaby być zajezdnia wtedy. Chyba, że tu mam gdzieś blisko tramwaje. Czy ja tu miałem tramwaj gdzieś, gdziekolwiek? Nie bardzo. Tu jest kolejka, tramwajów tutaj nie ma. Niedobrze. Zajezdnia najbliższa jest... najbliższa zajezdnia tramwajowa jest... jest... tutaj. Tam jest zajezdnia najbliższa tramwajowa. No to nieźle. No to tu kolejna. W ogóle fajnie było kiedyś połączyć całe miasto wszędzie tramwajami, ale to się raczej nie zdarzy w najbliższej przyszłości. I tutaj by musiała być. Nie ma innej opcji. Tutaj w takim razie to niestety musi parking jeden iść sobie.
Tutaj zajezdnia. Szkoda, że nie ma jakiejś mniejszej, tylko jest taka dupna. Na szczęście to się zmieści tak jakimś cudem. Tylko co mi da tutaj, że tu jest wyjazd tych tramwajów? Po co mi tutaj to? Ech. Ta zajezdnia tu mi teraz wszystko zniszczyła. Zrujnowała po prostu. Już znowu pół godziny odcinka. Mam nadzieję, że się nie gniewacie na mnie, że ja takie kolubryny robię za każdym razem teraz. Dobra, jeszcze no nie, jeszcze propęd. Jakim cudem? Shift plus P mi się jeszcze zrobił. Idź mi z tym. Od jak dawno ja to mam włączone? Cały czas. Tutaj też są drzewa, o nie! Kurde. Czemu Shift plus P? Kiedy ja wcisnąłem Shift plus P niby? Kurczę, nie wiem. No, mogę to przesunąć tutaj? Nie bardzo. No nic. Tutaj droga. Znaczy uliczka, alejka. Ścieżka. Mogę nawet trafić ze słowem, no. To w sobie wchodzimy tam, tak? I teraz co do tych tramwajów nieszczęsnych. Przynajmniej jakbym tam zrobił też uliczkę i tam tramwaj, to było więcej sensu trochę miałoby. Moment. Jakby tu była uliczka. Jakąś niepomocniczą stamtąd szansę tutaj złapać. O, nawet mam. Dobra. Jesteśmy uratowani. Tutaj to sobie pójdzie na razie. To by było chyba jakoś tak musiało być. Dobra, to teraz sobie przeniesiemy do tej drogi. O, coś takiego. Ścieżka tam już niech będzie tak jak jest teraz. To tu stąd wykekniemy. Tutaj sobie zrobimy uliczkę no z torami tramwajowymi, bo chyba innej opcji nie ma. Także tutaj będzie to. Oj, coś tu ciasno się zrobiło nagle. Kurde. Zaraz przy nagrobkach to jest, no bez przesady, tu jest w ogóle kupa miejsca jeszcze, halo. Dobra, bez do dupy. O! Idzie tutaj. Tramwaje. Tutaj. Niestety przed tym muszą sobie też tramwaje jeździć, trudno. Tutaj. O rety, litości. Widzę, że niestety będę musiał zburzyć tutaj fragment ścieżki i zrobić go troszeczkę inaczej. Ech. Jakby tutaj teraz te pętle śmieszną zmieścić w ogóle. Dajmy to. Tutaj. Segment snap proszę mi wyłączyć na chwileczkę. Dużo linii pomocniczych tu jest, naprawdę bardzo dużo. Szkoda, że żadna nie jest taka, jaką bym chciał tu widzieć, kurde. Tu jest pod spodem jedna. O, teraz się udało ją złapać, chyba. Chyba. Tutaj tak, no prawie. Tak. Tu się zaraz się to kładkę tu odbuduje, bo widzę, że ona była chętnie używana przez ludzi. Kurde. Jakie mam teraz tutaj sensownie... Dobra, wiecie co, ja to zrobię poza odcinkiem, bo już ponad pół godziny, już darujmy sobie. Ja sobie to tu ładnie rozkminię zaraz i widzimy się w następnym odcinku. Mam nadzieję, że już coś znowu związanego z przemysłem. Bo jest... bo już może będzie zapotrzebowanie jakieś, żeby tam ktokolwiek w ogóle pracował. Dziękuję za oglądanie i na razie.